Cześć, witam wszystkich na moim kanale, na serii filmów, gdzie będę krok po kroku pokazywał, jak wykonuję remont łazienki. W poprzednim filmie przedstawiłem pokrótce projekt, pokazałem stan obecny oraz powiedziałem, co jest do zrobienia w tej łazience oraz jaki będzie koszt robocizny. No a dzisiaj jest mój pierwszy dzień na zleceniu, no jak to bywa przy remontach, zacznę od rozbiórki. Oczywiście będę musiał to wszystko rozebrać, usunąć, wyjąć to okno, no a najgorsza sprawa będzie z tą ścianą nośną. Także zaczynam od demontażu tego okna, bo jak pokazywałem wcześniej, za tym oknem mam pomieszczenie, o które będzie powiększona łazienka. No i chwilowo będę mógł tam składować wszystkie odpady z demontażu tej łazienki. A wracając do samego demontażu okna, najpierw wybijam sobie górny trzpień. No i tutaj na szczęście nie muszę jakoś specjalnie uważać na to okno, bo i tak jest do wyrzucenia. Następnie zdejmuję skrzydło oraz podnoszę lekko do góry. No i gotowe, skrzydło zdemontowane. Zostało tylko rozebrać tą ramę, z tym już może nie iść tak łatwo. Najpierw oczywiście skuję kafelki w szpaletach, a potem za pomocą łomu postaram się wyciągnąć tą ramę. Przy takiej rozbiórce jest naprawdę dużo hałasu i kurzu, dlatego używam słuchawek oraz maski. Dobra, już nie będę zanudzał tym oknem, biorę się za kolejne rzeczy. No i tak po kolei zaczynam demontaż każdego elementu. No a przy demontażu szafki nie zapominam o tym, aby zakręcić zawory. Kabina już zdemontowana, teraz została mi wanna oraz bateria prysznicowa. No a gdy już zdemontowałem te większe rzeczy, to mam trochę więcej przestrzeni do pracy i zajmę się ściągnięciem tego sufitu. No i teraz jestem na zewnątrz łazienki, ściągnę sobie folię oraz wełnę. No i oczywiście nie zapominam o odpowiednim stroju roboczym. No gdy pracuję przy wełnie, to naprawdę staram się szczelnie ubrać. Taka wełna strasznie pyli, no i ten kurz potrafi wejść naprawdę wszędzie. No i wtedy niestety praca staje się niezbyt komfortowa. No i wełna ściągnięta, zaraz będę ją wkładał w worki. Teraz ściągam sobie folię z wewnątrz, no i tak wygląda obecny sufit. A następnie trochę młotkiem, trochę łomem po prostu ściągam pozostałości, typu profile i płyty kartonowo-gipsowe. Wyrzuciłem kiberek, skułem jeszcze kafle. No i na dzisiaj to by było na tyle. Za oknem już ciemno, czas się zbierać. No a resztę to już kolejnego dnia. Zostanie mi do wycięcia tabelka, skucie kafelek, rozbiórka ściany nośnej. Także dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!